Katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Czy po powrocie z Egiptu Święta Rodzina przebywała stale w Nazarecie? Po powrocie z Egiptu Święta Rodzina przebywała stale w Nazarecie, aż do rozpoczęcia publicznego życia Pana Jezusa. Co roku jednak udawali się do Jerozolimy dla oddawania Bogu chwały w świątyni. Jezus, ukończywszy 12 lat, udał się tam również. W chwili jednak powrotu pozostał w Jerozolimie, nie uprzedziwszy o tym Najświętszej Maryi i Józefa. Ci zauważyli pod wieczór Jego nieobecność, powrócili więc do Jerozolimy, pełni niepokoju. I po 3 dniach usilnych poszukiwań znaleźli Go w świątyni, rozprawiającego z uczonymi w Piśmie.